dzisiejszym odcinku. Aj, myślałem, że będzie w idealnym momencie, jednak nie siadło. Nie, ten młot to na razie widzę dla mnie Nemezis, ciężko mi wyczuć mu. O, jeszcze miecz sobie przywołuje, ogólnie samonuje sobie jakieś brońki. Cześć, witam was w kolejnym odcinku, już piątym będzie, już chyba 5 odcinków, właśnie nagrywam 5 odcinek. To sobie uświadomiłem. Także tak, mamy 5 dzisiaj odcinek. Kontynuujemy naszą podróż przez ten tutaj widoczny loch. Pamiętam, że właśnie tu się zatrzymaliśmy przed tą bramą. Jeszcze to, co mi się przypomniało, to musimy zajść do tego NPC, który mówił nam o smoku na bagnie, na tych mokradłach. Także jak będę pamiętał, postaram się pamiętać, to zaraz po tej lokacji tam pójdziemy i zobaczymy, co od nas chce. Znaczy, co powie po tym, jak pokonaliśmy smoka. Okej, dobra. Tu już widzę, że mamy... No dobra, no i jak było do przewidzenia, mamy tutaj bossa, troll kamienny kopacz. Także, znaczy z trollem mieliśmy już do czynienia, ale domyślam się, że ten będzie troszeczkę bardziej problematyczny. Zobaczymy, jak jego ataki, czy będą podobne do tych, które były od tamtych. Dobra, to będziemy mieli pewnie jakiś obrót. Nie, uderzenie. O kurde, dobra. Dobra, to było poważne, wyglądało poważnie. Znaczy spływa, nie mamy jakiegoś większego problemu, widzę. Więc zobaczymy, jak to będzie szło do końca. Dobra, o, to uderzenie, właśnie tego się najbardziej obawiałem, chociaż widzę, że nie zadaje jakichś dużych obrażeń, jak na razie, więc nie powinno być teoretycznie problemów. I zawsze jak tak mówię, to problem zaczyna się stwarzać, także miejmy nadzieję, że tym razem tak nie będzie. Dobra, tu niepotrzebnie ten jeden dodatkowy cios, poczułem się zapewnie. Dobra, uciekamy. O, właśnie, no, o, dobra, kolejny. Czy ja coś przed chwilą nie mówiłem? No właśnie, to jest to, o czym mówiłem. Także dobra, musimy uważać na furię, to na pewno. I nie sprzedawać mu więcej niż 2 ciosy. 3... tak, 3 to już jest stanowczo za dużo. Także ze spokojem. No i dobra, lecimy dalej w takim razie. Teraz tak, gdzie to było? A to było tam na dole chyba. Czyli tak, to muszę zjechać windą. Tak, muszę sobie tą windę przywołać i to było tam na dole. Nie przywołać, przecież to było... Dobra, nieważne, to jest to miejsce, gdzie wskakiwaliśmy z połowy windy. No widzicie, jeden dzień przerwy i już człowiek nie pamięta, co i jak. To było gdzieś tu i tu będzie ta winda, także warto ją sobie mimo wszystko przywołać. Nawet nie wiem, czy tutaj damy radę, tak na sprincie. Chociaż widzę, że ten jeden tylko nas... Ale skoro on coś tam kopie, to znaczy, że coś jest tam do podniesienia. Będę musiał tam zwrócić uwagę za chwilę, najwyżej. Dobra, i tą windę sobie zaraz puścimy na górę. No, spokojnie. Na spokojnie, ja już do was nic nie mam. Z nimi już się rozprawiliśmy, także... Także zostawimy ich w spokoju. Okej, i ty, windo, jedź do góry, w razie czego. Ponieważ może się przydać. Podejrzewam, że może się przydać. Skoro ten troll nam robi takie trollowe sytuacje. Dobra, chodź tu. Dobra, nie będę go targetował. Strasznie nie lubię targetować wysokich przeciwników, większych. Znaczy, staram się tego unikać. To jest problematyczne, jak właśnie chcę zobaczyć, co robi, no to na pewno, ale kamera strasznie mi wtedy świruje, nie potrafię jej jakby okiełznać. Dobra. Najgorsze jest to właśnie uderzenie, nie mogę tego w ogóle wyczuć. Dobra, leczenie się przy nim to nie jest dobry pomysł. Dobra, i uderzenie, no właśnie. No właśnie, to nieszczęsne uderzenie. Myślę, że będzie ciężko bez fiolek i z takim życiem. Dobra, spróbujemy... Nie. Dobra, tu niepotrzebnie uderzenie. Jeszcze raz. Trzeba wejść w rozgrzewkę, trzeba się rozgrzać. Kilka razy trzeba paść na dzień dobry, tym bardziej po całodniowej przerwie. Niby niedużo, ale jednak swoje robi. Także spróbujmy do 3 razy sztuka z panem trolem kamiennym sobie poradzić. Dobra, czyli teraz tak, za chwilę będę znał na pamięć, niby droga nie jest długa, ale jednak. Windę na szczęście już mamy do góry, także tylko sobie wskoczymy i zjeżdżamy. Czy ty coś kopiesz? Nie kopiesz nic. No dobra, myślałem, że kopię coś konkretnego, coś co mogę zebrać, tak jak zrobiliśmy to ostatnio. Ale tym razem widocznie nie ma nic takiego. Dobra, znowu sobie puścimy windę do góry. Spróbuję go teraz zrobić faktycznie z tym lokowaniem, bo no wtedy przynajmniej będę widział, co się dzieje, to znaczy kiedy bierze ten zamach z nad głowy, bo to jest mega problem dla mnie. Tego tu nie... O, gdzieś tutaj...
właśnie, o tym mówiłem. Nawet zlokowanie nie za wiele pomogło. Dobra, co zrobisz? Co zrobisz? No zrób coś. Zrób coś. Ale nie we mnie. Obok miało być. No dobra, tego na pewno nie chcemy tego brać na siebie. Dobra, spróbujemy w ten sposób. Będzie trzeci? Będzie i trzeci. Dobra, czwartego już na szczęście nie było. Jest tu domknięcie. Dobra, mamy to. Ile będzie uderzeń? Trzecie, czwarte. Dobra. Myślałem, że ma większy zasięg, szczerze mówiąc, to uderzenie. Tak jak patrzyłem z bliska. Krwawienie weszło, super. To krwawienie jest naprawdę super. To się przydaje. Tym bardziej na bossa. Szczerze mówiąc, nie spodziewałem się, że na niego to wejdzie. Mamy jedno, mamy drugie. O, dobra, nie było trzeciego. Ciekawe. Dobra, tutaj chybiony, znowu chybiony. Dobra, unik. Nieudany unik. Coś robi. No właśnie. Szybki łyk i powrót do walki. Ucieczka. Jak bierze taki długi zamach, to wolę... No właśnie. Wolę się ewakuować. Będzie jeszcze jeden jest. Jeszcze jeden jest i to najpotężniejszy. Dobra. I jeszcze podniósł. Dobra, no to mnie zaskoczył. To mnie totalnie zaskoczył. Także szybki łyk z powrotem. I koniec. Dobra. No do 3 razy sztuka. No wyszło na szczęście. No ale by to było piękne, jakby mnie przygiotł i bym po prostu umarł tutaj. Medalion Ryku. Zobaczmy, czym jest medalion Ryku. Właśnie szczerze powiem wam, że nie wiem, co myśleć a propos tego, że nie mamy tu żadnych pierścieni. Troszkę... Nie wiem, właśnie nie wiem, szczerze mówiąc nie wiem, co na ten temat myśleć. Troszkę mi brakuje, na pewno. Wzmacnia ryki i ataki zionięciem. Okej. Wzmacnia ryki i ataki zionięciem. Dobra, to można sprawdzić, jak będziemy mieli na czym sprawdzić, jak to będzie działało. No ale okej, czyli to znaczy, że ten loch mamy wyczyszczony, na to wychodzi. Jeszcze sobie sprawdzę, czy czegoś tutaj nie ma pochowanego. Żeby nam coś tutaj nie umkło. Jeśli jest wszystko, chyba jest wszystko, no to myślę, że możemy stąd spadać. Zwiedziliśmy górę, zwiedziliśmy dół, zwiedziliśmy ten środek, gdzie właśnie był ten boss, więc możemy się ewakuować. I teraz sobie pójdziemy właśnie do tego NPC, który był przy smoku, który jest pod tym mostem, to chyba był most, czy to jakaś górka. I zobaczymy, co on powie na temat tego, że zabiliśmy tego bossa, tego smoka. Swoją drogą... Cały czas, no nie wiem, jakoś zastanawia mnie ta nazwa Smok Wiwerna. Jeśli coś pisaliście pod poprzednim odcinkiem a propos tego, no ja jeszcze tego nie widziałem, bo jeszcze tego filmu nie ma na YouTubie. Dzisiaj dopiero będzie lądował 3 odcinek, tak, a ja wam nagrywam już 5. Także tak to mniej więcej wygląda. No, ale no zobaczymy. Dobra, teraz tak, gdzie on był? Najpierw sobie wskoczmy na naszego widmowego wierzchowca. Dobra, było blisko. Wszystko wykalkulowane oczywiście, tu jeszcze nawet sobie mu sprzed nosa wezmę te ziółka, które na pewno nam się, na pewno, może nie na pewno, ale może nam się przydadzą. I teraz tak, gdzie on był? Mi się wydaje, że on był... Teraz tak, tam byliśmy, zeszliśmy... Mi się wydaje, że bardziej z tamtej strony. O, jest, dobra, to jest to, to nie jest most, to jest jakaś... Cholera wie, co? Jakiś łuk? I pod tym łukiem on sobie tam stał przy ognisku, także mówię, zobaczymy. Jestem bardzo ciekaw, co on teraz powie. Teraz tak, no właśnie, teraz sprawa, bo u mnie ze sklerozą jest strasznie. I teraz wiem, że na środku tu schodziliśmy w dół do jednego z takiego właśnie, z takich lochów, jaskiń. I czy my wyczyściliśmy to? Czy to jest oznaczone? Tym żółtym chyba, jeśli jest złote, to domyślam, tylko niekoniecznie, bo tu też zabiliśmy tego bossa. Czyli nie. Myślałem, że jak jest złote, to jest oznaczone, że faktycznie to już zrobiliśmy. Mamy jakby wyczyszczoną lokację. No ale dobra, trzeba po prostu pamiętać. Mamy o tyle łatwiej, że mogę sobie faktycznie podejrzeć w nagraniu i zobaczyć, czy tam byłem. Ale wydaje mi się, że tak, bo jak coś już widziałem, coś znajdę, to raczej to czyszczę, nie zostawiam tego na później. No chyba, że stawia coś tam problem. Jest tam jakiś problem, jakiś boss, czy jakieś inne sytuacje, tak jak mieliśmy z tym, jak przyniosło nas. Przypominam. Gdzie jest mapa? Tu jest mapa. Co nas przyniosło? Zupełnie tutaj! No to tu faktycznie trzeba było się ewakuować. Dobra. Pogadajmy z tego jego mościem i zobaczmy, co mam do powiedzenia na temat pokonanego bossa. Beautiful work. Felling that dragon. And as such, there's something you might like to know. The heart you brought back. It's used in dragon communion. If you should find yourself overcome by hunger for the heart, yearning for its strength,
then seek the decrepit church on the little island off the western coast. Okej. Ciekawe, czy to będzie coś odnośnie formy smoka, może? Będziemy mieli też tu coś takiego? Przypominam, że przecież Dark Souls, z każdym Dark Souls mogliśmy grać w formie smoka. Miało to swoje plusy, minusy. Ciekawe, jak to będzie wyglądało tutaj. Dobra, czyli wiemy, że możemy lecieć gdzieś na zachód z tym. Tylko wiecie co, ja bym to na razie zostawił. I myślę, że warto byłoby w końcu troszeczkę ruszyć tę grę fabularnie do przodu. I poszedłbym tam, gdzie jest ta główna brama. I przeszedł przez tą bramę po prostu dalej. Bo zobaczcie, tu wszystko sobie pozwiedzaliśmy. Pokonaliśmy już chyba około 6 bossów, a nie mamy nic zrobionego z głównego wątku. Także przejdźmy sobie teraz przez tę bramę i zróbmy to, co jest tam. Także pójdziemy tak, jak teraz tutaj ta łaska, miejsce łaski nas prowadzi, czyli ta smuga. I zobaczymy, co nas tam czeka, nie? Także teraz tak, ja sobie tylko zobaczę, jak tam wygląda sytuacja ze statystykami, bo nie spojrzałem przed chwilą, jak byliśmy. 3900. Myślę, że możemy wydać jakieś runy i sobie doładować. Bardziej, że teraz byśmy musieli władować... Aha, my cały czas w tą siłę musimy dać. A zostały chyba nam 2 punkty, żeby dostać nową broń, tak? Mamy 16 punktów, a potrzebujemy 18. Dobra, czyli teraz tak, musimy doładować troszkę run. Runki były gdzieś... Nie, to jest wytwarzanie. Dobra, ekwipunek. I doładujmy tutaj. Weźmy tą większą. Nie pamiętam, czy to była trójka? Nie spojrzałem. Tak, to była trójka, czyli 800. No i to powinno, to już będzie starczyło. To już będzie ok, żeby sobie podbić. Także rozwój postaci. Wbijmy sobie siłę na 17. I będziemy mieli za chwilę nową broń. Jeszcze tylko jeden poziom i będziemy mogli sobie pobawić się nową zabawką. Dobra. Teraz tak, tu mamy tego giganta, którego widzieliśmy już na streamie w pierwszym odcinku. Znaczy tu jeszcze akurat byłem, tam dalej byłem w becie, chwilę jeszcze tam pojeździłem kawałek dalej. Coś tam pamiętam, spokojnie panowie. Ja dopiero tu oprowadzam, mówię co się dzieje. Dobra, myślę, że weźmiemy sobie na wierzchowca, wskoczymy. I pościągamy sobie najpierw właśnie tych gamoni, co nas tutaj próbują z łuku zbić. A później weźmiemy się za giganta, który mam nadzieję, że właśnie nie skoczy mi za chwilę na głowę. Dobra, nie skoczył. Że nawet nie wiem, czy to jest dobry pomysł, żeby... No nie, no jest dobry, nie chcę tego zostawiać, żeby w wypadku on jest szybki. Dobra, on jest... Ole, pięknie głowę wystawił. Szkoda, że na razie muszę się zająć tymi. Dobra, czuję go na plecach. Ucieczka! O, zbili mi... Nie! Zbili mi wierzchowca. No właśnie, przecież ja mogę go sprowokować do tego, żeby ich tutaj powybijał. Więc takie szybkie może nie do końca uciekanie na tym wierzchowcu. Dobra, on jest naprawdę szybki. Nie spodziewałem się, że on tak... Wiadomo, on robi jeden krok jak ja 50, ale i tak gamoń potrafi mnie szybko tutaj ściągnąć, dogonić. Dobra, ucieczka. Dobra, teraz weźmy się za tamtego. Po kolei i za chwilę weźmiemy się za trolla. Dobra, został nam ostatni. Daję sobie tam tupa, jeszcze będzie trzeci pewnie. O, o dziwo nie. O dziwo nie było trzeciego tamtnięcia. Dobra, no i tu mamy zrobione i możemy się wziąć za trolla. Tylko chodź, wiesz co, bo tu jest dosyć nieprzyjemny teren. Weźmy tu, zejdźmy troszkę niżej i tu sobie zrobimy jeden na jednego. Kawał mięsa zebraliśmy. Dobra, tutaj dostaniesz. O, ten nawet, kurde, ma dużo życia, mam wrażenie. Dobra, potraktujemy go trochę umiejętnościami broni. No, jeśli trafimy. O, dobra, to będzie bolało. No właśnie. Wycofka. U nich był stanowczo za późno. Dobra, zbijmy mu chociaż te pół HP i już będzie w miarę dobrze. Ja powinniśmy już teraz... Dobra, ucieczka, ucieczka, będzie coś mocnego. No właśnie. No właśnie, jak już się zabiera tyle czasu... A, bo on sobie teraz wyciągnął. Oręż, no tak. No to miało jeszcze większy zasięg. Dobra, ale jest na wykończeniu. Więc postarajmy się go tu po prostu... No i dobra. No i dobra, jest wykończony. Że myślałem, że będzie potrzebne trochę więcej ciosów, ale widać coś tam weszło na końcu. Dobra, nic nie wyrzucił, szkoda. Ale możemy sobie teraz pozbierać przynajmniej roślinki, które tutaj są porozrzucane. Bo coś mi tutaj mignęło. No właśnie, o. Nie zostawiajmy tego, bo to wiadomo, że to później może się przydać w kurtowych ilościach, także wolałbym zbierać wszystko, co tylko można. Dobra, co my tu mamy? Bełt, kamień kowalski, złoty run, super. Szkoda, że na pierwszym poziomie, no ale... Czego chcielibyśmy na początku gry dopiero, no nie ma co ukrywać, że to jest, jak mnie patrzeć, dopiero początek, no. Jak zobaczyłem, że większość moich znajomych ma już powbijane osiągnięcia,
A ja cały czas biegam bez osiągnięcia, mimo że nie zatrzymaliśmy się gdzieś może na jakoś super długo. Mieliśmy tam kilka prób na jakichś bossach, ale nie było jakoś mega dużo ich. To i tak przydałoby się już coś tutaj wbić, nie? Jakiś fabularny wątek poruszyć. A najwyżej sobie wrócimy, bo wiem, że na pewno tam jeszcze dużo ominęliśmy. Jak wychodzimy z tego pierwszego budynku, z tej świątyni na samym początku, kiedy wychodzimy na otwarty teren, to tam na przykład jest plaża za nami. Po prawej, po lewej jest plaża. I mnie tam nie było. Ja nie wiem, co tam jest. Więc też tam chciałbym tam podejść. Kurde, mogę go od razu z konia wziąć. On sobie już tu przywołuje jakiś gagatków. A, budził po prostu tych dookoła. No dobra. O, no to bolało, panie. Dobra, paniczne role. A, ale wystarczyło. Chciałbym jeszcze sobie punkty skupienia doładować. Dobra, tego mamy z głowy. O, bo był wystawiony na atak krytyczny, niestety nie udało się wykorzystać, ale został pokonany, także nie ma problemu. Oczywiście butelki nam wróciły. Mamy nawet na maksa naładowane, także super, bardzo mi się to podoba. Weźmy sobie teraz tylko te roślinki jeszcze znowu z powrotem. Pozbierajmy wszystko, co jest. I lećmy dalej. Pamiętam, że tu gdzieś będzie miejsce łaski, przy takim jakby... takich budynkach opuszczonych, jakaś chatka, szałas, cholera wie co to jest. Także wiem, że gdzieś tutaj właśnie właśnie tutaj mamy to drzewo. Także zejdźmy sobie... nie zejdźmy, po prostu podnieśmy. Złote nasiono, no właśnie. I teraz złote nasiono było albo do wzmocnienia eliksirów, albo do powiększenia ilości, nie pamiętam. Za chwilę sprawdzimy, ale zaraz to wykorzystamy. Zaraz będziemy mogli to wykorzystać. Właśnie zanim to zrobię, to ja sobie przeczytam. O właśnie, okej, dobra, tu mamy wilki do pokonania. Bo to nie ma co zadzierać z moim wierzchowcem. Pościągane, nic nie wyrzuciły, możemy biec dalej. I tu mamy właśnie to miejsce, w którym sobie możemy odpocząć. Zlucić przy okazji. Tylko sprawdźmy sobie na spokojnie ten ekwipunek. I... gdzie jest to? Pewnie to będzie przedmiot kluczowy, co? Tak. Zwiększa liczbę użyć świętej butelki, super. Super, to mi się podoba. Także zaraz sobie weźmiemy, tylko jeszcze chciałbym tutaj zlucić te miejsce. Ale zanim to zrobimy, to myślę, że odblokujmy to. Bo to nigdy nie wiadomo, czy nam zaraz coś na głowę nie wyskoczy i będziemy tego żałować. A tak sobie mogę już teraz zlucić, a za chwilę sobie odpoczniemy i właśnie zwiększymy liczbę tych butelek. Klucz kamiennego miecza. Te kamienne miecze, ja już mam chyba dwa. Ogólnie będą mi potrzebne z tego, co pamiętam, na samym początku, jeszcze przed wyjściem na powierzchnię, tam była ta lokacja, przecież taka mgła. I tam było do wrzucenia były te miecze, więc też sobie tam w jakimś czasie pójdziemy. Mamy tu jakiegoś NPC. Their legs taken, even their heads taken. Taken and stuck to the spider. Did you know? If you're grafted by the spider, you become a chrysalid. It's quite a lark when you think about it. Okay, siedzenie bokiem. Nowa emotka. You're all on your own, are you? And heading to Stormvale Castle. Enticed by the one in the white mask, I suppose. Oh, you've come to be one with the spider? Well, that makes us two peas in a pod. But I don't have your courage. It's scary, you know, having your arms cut off. Or legs. Or your head. I want to be like everyone else, but I'm just too scared. I'm nothing but a craven. Okej. Czy o tym, co ona mówi, o tych zszyciach, zaraz pogadamy z nią dalej. Mam wrażenie, czy najprawdopodobniej ona mówi o tej postaci, bosie, którego spotkaliśmy na samiutkim początku, który nas zmiótł. No więc podejrzewam, że to chodzi właśnie o to. Trochę duchowej meduzy. Będziemy mogli przywołać meduzę, okej. No dobra, coś jeszcze? Despite my craven heart,
I'm sure I'll be joining their club soon enough. I'm finally getting the hang of this whole pain thing, you know. Okej, czyli mamy pozdrowienia od niej dla poczwarek. Okej, czyli tutaj już się powtarza. Czyli wiemy, że mamy przekazać wiadomość dla poczwarek w zamku. Okej, zobaczymy, czy spotkamy coś takiego. Domyślam się, że tak. I myślę, że chyba tu już możemy sobie na spokojnie podejść i poprzypisywać. O, teraz nas tam prowadzi, czyli tam bardziej w stronę właśnie tego zamku. Okej, czyli teraz tak, butelki. Dodaj ładunek. Tak, dodaj ładunek. To jest to, co chcemy zrobić. Tak jest. Dodano ładunek do butelki szkaratnych łez. Więcej nie mamy. Wzmocnienie, co potrzebowało? Użyj świętej łzy. No właśnie, na razie nie mamy czegoś takiego. I przydzielnie przydzielamy, zostawiamy tak, jak jest, czyli teraz będzie 4-1, czyli 4 na życie, 1 na punkty skupienia. Rozwój postaci na razie nas nie interesuje, potrzebujemy jeszcze całe 2000. Butelki zrobiliśmy, odpoczynek nie potrzebujemy. Zapięty sortuj, porozmawiaj z Mileną. Zobaczymy, czy ma coś dla nas do powiedzenia. Upon the cliff in Castle Stormvale is a shard bearer, a demigod, who inherited a fragment of the shattered Elden Ring. If the rays of grace signal the castle, then the Elden Ring beckons you. As an ally by pact, I pray that you are fit to face the challenge presented by the ring. Teraz spróbujmy dalej. Nie, dobra. Mamy tu informację. Najprawdopodobniej mówi nam o pierwszym jakimś może jego mościu, którego będziemy musieli zabić, pierwszym fabularnym. Zobaczymy. Na pewno spotkamy go gdzieś tam przed zamkiem. Także teraz tak, ja sobie jeszcze tu pozbieram te roślinki i robimy sobie króciutkie, standardowo cięcie i lecimy dalej. No i witam was z powrotem, lecimy dalej. Także myślę, że skupimy się, zamiast teraz właśnie lucić, sprawdzać co jest dookoła, to tak jak mówiłem, po prostu polecimy sobie tak, jak nas prowadzi ta smuga, a ona nas prowadzi tam. Więc teoretycznie pewnie domyślam się, że musimy iść w tamtą stronę, żeby na spokojnie sobie właśnie wejść do góry tą ścieżką, ale no nie mogę sobie pozwolić, jak widzę coś tutaj świecącego do podniesienia, no nie mogę tego odpuścić. I też nie chciałbym przeciwników opuszczać, mamy poziomy do wbicia, żeby wypróbować nową broń, dlatego myślę, że pokonywanie ich po prostu jest jak najbardziej na miejscu. Zobaczmy, czy usłyszą, myślę, że usłyszą, nie? Jak pokonamy tego, to takie... O kuźwa, czemu nie wszedł kryt? Halo? Czuję się oszukany. Byłem zapewne za daleko, ale mimo wszystko. Tego się nie spodziewałem. Dobra. Zróbmy na spokojnie. I on 64. Szczerze mówiąc, to tak nawet nie widzę chyba sensu. Znaczy, niby 64, 50, no ale tu 4 to już prawie 200 wchodzi, także ponad 200. Więc myślę, że nie ma co tutaj wybrzydzać, tylko po prostu ubijać jak biegnie, nie? Żeby jak najmniej też skipować. Dobra, jeszcze tam widzę złoty run do podniesienia, także też sobie wezmę. Żebyśmy mieli dodatkowo, jest na pierwszym poziomie. Ciekawe, czy w tych czaszkach uda nam się znaleźć jakieś większe te złote runy. Domyślam się, że może na New Game Plus będą leciały jakieś mocniejsze, ale też czy później podczas tego biegu. Dobra, jeszcze tutaj mamy roślinkę. Dobra, wskakujemy z powrotem na wierzchowca i lecimy. Zawsze mi się podoba, że to jest takie dynamiczne, że nie musimy nigdzie czekać. O, widzę, że tu mamy posąg, tak, to będziemy się respić w razie czego, więc pewnie coś nas tu czeka. Z tego co zauważyłem, oczywiście te posągi są w momencie, kiedy jest coś poważniejszego, kiedy możemy faktycznie zginąć. Dobra, ale tutaj teraz tak, nam co tutaj dropnie? Szał. Popiół wojny, szał. No dobra. I to będzie umiejętność. Na razie nie mamy tego osełka, żebyśmy mogli właśnie sobie broń zmienić, umiejętność broni. Także na razie tylko zbieram po prostu to. Zobaczymy, jak będzie dalej. Kto to mnie strzela tam? O kuźwa, to jest jakaś maszyneria. Dobra, to najpierw się za to weźmy. Albo on się za nas weźmie. Nie. Ruszamy. Co ty tutaj robisz, panie? Dobra, tego się pozbyliśmy. Uciekamy. Nie leżymy, panie, wstajemy.
Chyba nam się... Nie widziałem, że tam jest górka, skałka, cholera wie co to było. Szybko, teraz tylko tak, wyleczyć się. I wyratować jakoś tę sytuację. Dobra, spływać, spływają, z tym nie ma problemu, tam jest łucznik. O nie, łucznik, magowie na pierwszy strzał idą u mnie. Tym mi się za chwilę zajmę, ale nie będzie mi tutaj strzelał jakiś łuk. Czy kusza bardziej, kusza to jest, przepraszam, to jest kusza. Oj. Łamujemy obronę. Weźmy się teraz za tego. Po krzakach się pochowali. Myślą, że ich nie widać. A to wszystko jak najbardziej widać. Uda mi się przełamać jego... Nie uda mi się. Myślałem, że mi się uda przełamać jego obronę. I wtedy byłby elegancko wystawiony na atak krytyczny. Już wiem, dlaczego był ten posąg. Teraz już wiem. Najprawdopodobniej właśnie przez tych tutaj panów. Weźmy sobie jeszcze, pozbierajmy, czemu nie, przy ucieczce. Dobra, tu jest dosyć wąsko, może nie będzie tak źle. Oj, myślę, że ten cios tu wejdzie. Dobra, ten jest na hita, ten też jest na hita właściwie. Trzeba się jak najszybciej pozbyć. Dobra, jeden mniej. Nie, panowie, nie mam już życia, także tu będzie problem teraz. Właśnie tak pojedynczo byłoby dobrze. Właśnie tak jak teraz, na spokojnie. O właśnie, ucieczka. No właśnie, tym bardziej, że ten boli. Najgorsze to, że nie mam jak się wyleczyć, ale mogę sobie dodać punkty skupienia, przez co powinno być troszeczkę łatwiej. Ja wiem, co zrobię. Zróbmy sobie to. I jeszcze został wystawiony na atak krytyczny. No, po prostu to jest tak śmieszna mechanika. Jest fajna, ale jest... No tak jak już mówiliśmy w poprzednim odcinku, jest dosyć takim ciekawym ułatwieniem troszkę. Widzę, że olali mnie w ogóle przeciwnicy. Jakby już tak, nie interesujesz nas. Okej. No to na spokojnie możemy ich sobie wybić przynajmniej. Tu jest jeszcze w krzakach. No właśnie ci kusznicy się... Nie, to nie jest kusznik. Albo byłem już za blisko po prostu. Dobra, schowajmy sobie tę tarczę. Tu się pozbądźmy. O, i jeszcze do... No właśnie, na to liczyłem, że w końcu nam się doładuje eliksir, super. W idealnym momencie. Zobaczcie, ile my tu mamy jeszcze rzeczy do zlucenia, ile tu rzeczy jeszcze do obejścia. Tutaj gdzieś krawędzie to wszystko. No ale no nie, tak jak mówiłem, zróbmy sobie ten wątek główny. Przynajmniej chciałbym do tego bossa dzisiaj dojść. Nie mówię, że pokonać, bo zostało nam jeszcze jakieś pół godzinki odcinka, plus minus. Dlatego nie wiem też, gdzie on jest, z czym będziemy mieli do czynienia. Także na spokojnie. Na spokojnie sobie to zrobimy. O, idealnie się wystawił, o to chodziło. Wydropić nic nie wydropił, ale tu widzę jeszcze złoty run do podniesienia. Okej, okay. Im więcej tym lepiej. Zawsze będzie można sobie jakieś tam resztki, które będą nam brakowały do wbicia levela sobie właśnie użyć wtedy, nie? Tak jak zrobiliśmy już to kilka razy. Okej. Okay. Myślę, że to już chyba wszystko, chyba że jeszcze ktoś się chowa gdzieś tutaj po krzakach, ale właśnie dostaliśmy uzupełnienie eliksiru, co znaczy, że pokonaliśmy jakąś grupkę konkretną. Dobra, czy mogę z tego skorzystać? Nie, niestety nie, z tego co widzę, szkoda. Mogę to rozwalić? Chyba też nie. Mogę to rozwalić, dobra. Jakoś tak się to ruszało, mówię, nie no, chyba w którymś momencie to legnie. No i faktycznie tak było. Dobra, co my tu mamy? To już jest ciekawe, mam nadzieję, że nam nic tu zaraz nie spadnie na głowę. Też nie sturla się, bo tak trochę to wygląda. Mamy i miejsce naszej łaski. Porzuconej łaski, utraconej łaski nawet dokładniej. 3000 punktów mamy. Nie jestem w stanie chyba wbić 1000 na samych runach, nie mamy tego aż tak dużo. Właśnie te jedyneczki, ile one dają? 100? 200! Ej, to jest dużo. To poczekajcie, to nie, to wbijemy zaraz level i może weźmiemy sobie nową broń. Nie wiem, czy ten moment teraz jest dobry na wzięcie nowej broni, z tego względu, że nie wiemy, co nas tam czeka i... Jeśli to będzie boss, walczenie nową bronią z bossem, nie lubię tego po prostu. Wolę walczyć czymś, co już znam. Ale nie zmienia to faktu, że sobie wypróbujemy. Siła 18. No i teraz sobie wyposażmy naszą broń pokonanego przez... pokonanego bossa. Kieł wasalnego rycerza. To jest to, co właśnie podnieśliśmy. Ładnie nam się to skaluje. Podbija nam to ładnie statystyki z tego, co widzę. No tak, tylko z tego, co teraz patrzę, to jest dużo cięższe. Nasza katana ważyła 5, to waży 11, więc czuję, że... Mamy spowolnione role. Trzeba się czegoś pozbyć. Nie może tak być. Ja tutaj głównie bazuję na rolach, także musimy się tego pozbyć. Czy łuk wystarczy? Nie. Tarczę używam bardzo sporadycznie. Pozwolę sobie ją wyrzucić.
Nie wiem, czy będę tego żałował, mam nadzieję, że nie. No i zobaczymy. Dobra, lećmy teraz dalej, weźmy sobie tę broń w drugą ręce. No właśnie, ale teraz sprawdźmy, co on tu w ogóle ma. No te ataki są na pewno wolniejsze niż katana. Dużo wolniej je wyprowadza. Zobaczmy sobie teraz ciężki atak. O proszę, jakie piruety. Podoba mi się, na przytrzymaniu. Dobra, to można ładne combo wyprowadzić. Jest długie, ale myślę, że przez ciężar może będziemy faktycznie przełamywać ich też postawy. Dobra, a teraz najważniejsze. Dobra, to wyglądało ciekawie i co ciekawe, nie bierze to dużo punktów skupienia. Więc zobaczymy, jak z obrażeniami będzie, ale to naprawdę bierze mało punktów skupienia. No dobra, no to wiemy mniej więcej, jak to działa. Sprawdźmy teraz. Możemy przyzwać, ale nie, bo to może być gracz. No właśnie, jest sytuacja, bo nie, to nie może być gracz. Ja jestem w trybie offline. Jestem ciekaw, czy to jest jakiś poważniejszy problem, bo dzisiaj nie mogłem się w ogóle zalogować. Internet normalnie wszystko jest, ale nie mogę się zalogować do sieci online, do usług online, więc mam nadzieję, że przy następnym nagrywaniu odcinka już to będzie poprawione. Czyli to musi być NPC, na to wychodzi. Rogier Czarodzier. Czarodziej. Nawet by pasowało, no bo tak to byśmy mieli jakiś nick. No dobra, tu już chyba wiemy, do czego to prowadzi. Jeśli graliśmy w Souls, no właśnie. Ja już się uciszam i zobaczmy. Margi tu padły. Dobra, czyli mamy pierwszego, mam nadzieję, fabularnego bossa i znamy go. Jeśli widzieliśmy pierwszy trailer, to go doskonale znamy z wyglądu. O kuźwa, jak się bierze długi zamach. Nie wiem, czy będziemy walczyć tą bronią. Najwyżej spróbujemy kataną, jeśli będzie problem. Nie lubię takich długich. Spróbujmy teraz specjalną umiejętnością. Obrażenia wyszły spoko. O, dobra, panie. Okej, dobra, wyleczmy się na szybciutko. Będzie rzut? Będzie rzut. Dobra, na spokojnie, obserwować, co robi przede wszystkim. Żeby nie było wtopy. No chodź, bo tam jest przepaść, mi się to najbardziej nie podoba. Dobra, leczymy się i jeszcze raz podejście. Przez to, że on jest taki wielki, najprawdopodobniej nie mogę mu nawet przerwać ataku moim mieczem. Ciekawe, czy ten ogon mogę urwać. Ciekawe, czy mogę mu odciąć, bo aż prosi się o to. No dobra, może mnie zaatakować. Chyba to usłyszał i nie spodobał mu się ten pomysł, mam wrażenie. Nie, to nie jest ten moment na wyleczenie się. Nie myślałem, że to będzie jeden atak. Dobra, po mnie. To było głupie. Panicznie próbowałem się wyleczyć, zamiast go po prostu atakować. Jeszcze nie będę porzucał tej broni. Spróbuję jeszcze sobie tą bronią powalczyć. Na razie na katanę nie będę się przerzucał, bo widzę tutaj potencjał, tylko muszę sobie to wyczuć po prostu. Muszę sobie wyczuć tę broń i będzie, myślę, okej. A przynajmniej mamy coś nowego. A to o to przede wszystkim nie chodzi, nie? Także dobra, podchodzimy jeszcze raz. Ciekawe, że tu mamy, no właśnie, ten punkt łaski, porzuconej łaski i od razu mamy... A nie, to jest przywołanie, przepraszam, dobra. To jest pula przyzwania, działa. To nie jest posąg. Nieważne, nie było tematu. Lecimy jeszcze raz. Próba numer dwa. Do stracenia tam chyba nie mam nic z tych rund, więc ja nie będę się jakoś na tym skupiał, bo ja na tym później dużo tracę. O nie, nie tam. Jak już tam byłeś, to trzeba było spaść, panie. No dobra, jak już tu jestem, to podniosę. No, zero. Dobra, czyli nie ma co podnosić. Dobra, jest do wyczucia, bo on ma te ataki, on ma niby powolne, ale te powolne też są bardzo często zdradliwe. Te, które bierze często właśnie taki długi zamach. O nie, to nie był dobry moment. Jeszcze wystrzeliwuje. Strasznie nieprzyjemna jest ta arena też, nie? Właśnie. A teraz będziesz chciał dźgnąć? Nie będziesz chciał dźgnąć. O tym mówię właśnie, ale dobra, nie jest źle. To co, nie da się chyba odciąć ogonka tobie, co?
A szkoda, szkoda. Dobra, szybkie leczenie. Dał nam się wyleczyć, fajnie. Dobra, ten trzeci atak był zupełnie niepotrzebny. Dobra, leczymy. O, proszę. Jak się zablokowaliśmy, jak to się nazywało? Balistada? O nie, 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 nie. Będzie trzecie uderzenie? Nie, mogę go machnąć dwa razy i odsuwamy się. Oj. Mamy chyba drugą fazę. Nie, to był po prostu jakiś dodatkowy atak, ale faktycznie mówi coś do nas. Ja teraz zamiast się skupić na walce, to się skupiam na tym, co on mówi. Także jeszcze raz szybkie leczenie. Dobra, ostatnie mamy. Dobra, to było tragiczne. Proszę do mnie nie mówić, jak walczę. Dziękuję, tak na przyszłość, panie upadły omen. Margit. Dobra, jeszcze raz, jeszcze jedna próba. Teraz było troszkę lepiej, tylko muszę sobie przyswoić teraz tego kolejne ataki właśnie z tym młotem, co sobie go przywołał. Także nie powinno być źle. Dobra, lecimy. Tak myślę, jak ja mam medalion założony, ale ja chyba mam na te żyćka? Czy na ogień? Czy ja nie zakładam na ogień po smoku? Muszę sprawdzić, jak ja mam medalion w ogóle właśnie. Dobra, masz tutaj atak sobie, już jak tu jestem, to podniosę, żeby tu... I było 33, skąd ja mam te 33? A, myślę, że uda mi się uniknąć tego ataku przy tym właśnie uniku. Dobra, szybkie leczenie. I wycofka. No właśnie, ten ogon nieszczęsny. Będzie? Tak jest, jest i rzut. Tym odskokiem. Proszę wyjść na środek, dziękuję bardzo. Przynajmniej ładnie usłuchany. Za chwilę będzie młot. No, uwaga, będzie bolało, no właśnie. O ile zaraz po prostu nie spadnę. Uwaga. Będzie drugi rzut i nie, myślę, że się znowu wbije we mnie. On często po tych rzutach jeszcze robi to wbicie, co jest fajne, bo w miarę łatwo to uniknąć, a się wystawia na atak, dlatego myślałem, że to zrobi. Ile mamy eliksirów? Jeszcze jeden. Jedno wykorzystanie. Zły moment. Dobra, leczymy się. Aj, myślałem, że będzie w idealnym momencie, jednak nie siadło. Nie, ten młot to na razie widzę dla mnie Nemezis, ciężko mi wyczuć mu. O, jeszcze miecz sobie przywołuje, ogólnie samonuje sobie jakieś brońki. Także próbujemy dalej. Próbujemy dalej, ale myślę, czy powoli nie wrócić faktycznie do katany na spokojnie i sobie wyczuć te broń przy jakichś zwykłych przeciwnikach. Ale weźmy jeszcze jedną próbę z tą bronią i dopiero wtedy wezmę sobie katanę. Standardowa. Tylko weźmy to właśnie, sprawdźmy teraz nasze wyposażenie. Co my to w ogóle mamy? No właśnie, mamy to obrażenie na ogień, którego nie potrzebuję. Ja potrzebuję... Tego PZ też nie ma dużo, ale na pewno już bardziej to się przyda. Gdzieś tam może to jedno delikatne uderzenie sobie wybronimy. Widzę, że tu mamy jakiś nowy ciuszek, ale jest dużo cięższy znowu. Więc odpada. Tutaj już wszystko luciliśmy, tu luciliśmy. No na razie zbrojki nie możemy nic coś znaleźć. Tym mamy pecha. Mamy broń, tu wszystko jest. Tu chyba też nic nie mamy, co by się przydało. Nie wiem, na jakie obrażenia on by był podatny, bo może faktycznie fajnie by było tutaj zaognić naszą broń. Albo spróbujmy, czemu nie? Jest to jakiś strzywaniec, ja sobie wyrzucę tylko te... wyrzucę sobie te noże. Nawet nie wiem, jaka jest animacja nakładania tego statusu, więc może za chwilę to po prostu stracimy, ale sprawdźmy. Dobra, trochę to trwa. Okej. Okay. 150. Przy zwykłym, lekkim uderzeniu. Nie wiem, ile było tam, szczerze mówiąc, ale myślę, że będziemy mieli jeszcze okazję to sprawdzić. Albo jak mi zaraz zejdzie ogień, albo po prostu przy kolejnych próbach. Dobra. Chyba nie będę się jeszcze leczył. O właśnie, ten atak. To jest to. To jest fajne, bo to w miarę się wystawia nam na nasze ataki. O, już mamy młot.
troszkę uważajmy. Jest, te ataki jeszcze są cięższe z tym młotem. I chyba koniec. Chyba koniec. O Boże, z tym młotem będzie naprawdę duży problem. Nie mogę go wyczuć. Totalnie nie mogę tego wyczuć, w którym momencie zrobić unik, żeby to sobie uniknąć. Zrobimy teraz, przejdziemy sobie na katany. No, może nie widzę tu jakiegoś większego sensu, bo faktycznie... Albo nie, jeszcze jedna próba, tym bardziej, że teraz bez tego ognia. Ja chcę sprawdzić, jaka różnica jest w obrażeniach, bo tu było 150 z ognia. I sprawdźmy teraz, jak będą wchodziły obrażenia po prostu. Dobra, zapraszam tu pana. 138, no to jest tam delikatna różnica, nie? Jest w porównaniu do tego, jak tam było wcześniej, no to można odczuć. Bardziej, że jak się uderza taką seryjkę, no to wtedy już w ogóle jest odczuwalne. Będzie wbicie? Nie, nie ma wbicia, szkoda. Dobra, proszę podejść. Szybkie leczenie i wracamy. O, dobra, to jakaś seryjka poszła. Co to będzie? Szarża. Dobra, tutaj wycofajmy znowu. Szybkie leczenie i powrót. Ja tylko czekam, szczerze mówiąc, kiedy ja spadnę. To jest nieuniknione. W którymś momencie się zagubię i po prostu gdzieś tutaj stracę grunt pod nogami. Ej, proszę tutaj wyjść. Tutaj do mnie. Zły moment. Bardzo zły moment. Chciałbym się ruszyć. Dobra, dziękuję. Ja nie mogę. Jak już dostanę raz, to jest mi ciężko wyjść w ogóle z tej jego serii. Dobra, jeszcze spróbujemy mimo wszystko z tym drugim obrażeniem, bo ja tam mam na jakąś tę zgniliznę czy coś. Wątpię, żeby tu może to zadziałało, ale no sprawdźmy, bo jestem ciekaw, jaka różnica będzie w obrażeniach. Także mówię, przy następnej próbie sobie nałożymy jeszcze inny status na broń. No teraz trochę dziekany odpalił. Nie mogę tego wyczuć. To mnie przeraża najbardziej, że nie wiem, kiedy zrobić unik, żeby po prostu z tego wyjść. Może spróbować zamiast unik, to kiedy widzę, że jest w powietrzu, to sprintować i po prostu zrobić zasięg. Spróbujemy. Przy następnej próbie zrobimy tak, że właśnie zamiast unik, to zrobimy sprint. Zobaczę tylko sobie na czas. Dobra, jeszcze myślę, że mamy czas na 2-3 próby. Najwyżej zrobimy sobie go w następnym odcinku. A tu sprawdźmy, jak to wyjdzie po prostu. A tu mamy to, wyskoczysz, oczywiście. Będzie szarża. Jeszcze jeden atak. Nie, griduję, strasznie griduję w tym momencie. Nie wiem, czy nie porzucić sobie jednej mikstury na punkty skupienia na rzecz życia, bo ja tutaj i tak nie mam kiedy tego użyć. Więc nie będę używał tej mikstury, więc sobie to sobie zrobimy ewentualnie. Oj, próby są już coraz gorsze. Już jest coraz gorzej. To już źle zwiastuje. Raz, dwa i rzut, tak? Tak jest. Chodź, bo to niepotrzebnie tylko nam tutaj walkę spowalnia, panie. Chcemy epickości. No tu... Te obrażenia z tej umiejętności są spoko, jak najbardziej. Bo ciężko mi jest wyprowadzić. Dobra, rzut. Okej, to chyba wszystko? Nie, odskoczę sobie jeszcze po prostu. Chwilę będzie młot, o ile do niego dotrwamy. Teraz będzie młot, tak jest. No i właśnie, chciałbym to sprawdzić chociaż. No dobra, wyskakujesz, ja uciekam. Dobra, myślę, że ten sprint, no zobaczymy przy kolejnych próbach. O, na przykład tylko teraz nie zdążę, ale po prostu odskakiwać.
prostu odskoczyć muszę i tyle, nie? No dobra, nie za wiele nam życia zostało. Także tyle, co po prostu nam się uda jeszcze zrobić. No właśnie. No tutaj jak na złość akurat weszło, a jak będę potrzebował, żeby to weszło, to nie wejdzie. Także peszek. Dobra. To już był paniczny atak, ale dobra, chyba ogólnie najmniej HP mu teraz zostało ostatecznie. Spróbujmy teraz z tą zgnilizną. No trzeba po prostu chwytać się co tylko można. I jeszcze coś miałem zmienić. Aha, butelkę. Butelkę miałem sobie nałożyć, żebyśmy mieli dodatkową butelkę do życia. Więc to też będziemy mieli troszeczkę szansy na troszeczkę dłuższą walkę. Weźmy sobie teraz, załóżmy. O! A coś do powiedzenia? Forgive me. I've been testing you to see whether or not grace truly does guide you and whether you are fit to face the challenge that entails. It seems my worries were unfounded. Torrent had your measure from the very start, whereas I merely pretended. There is but one other thing I can do to offer you guidance. I can take you to the Round Table Hold, gathering place of tarnished champions, guided by grace. Nie chcę tam iść. Nie chcę na razie. Ja mam bossa do pokonania, pani. Podróż do twierdzy. No dobra, fajnie, że jest taka opcja. Na razie nie ma opcji, bo no mamy tutaj jegomościa do pokonania, który jest do zrobienia, no nie przesadzajmy, tylko po prostu muszę się ogarnąć i tyle. Także dobra, fajnie, że jest taka opcja, że gdzieś tam chce nas pani przenieść, ale na razie z tego nie skorzystamy, podziękujemy. Dobra, założyliśmy sobie to. Ja sobie wrócę do tej katany. Okej. A, czekajcie, czemu ja nie mam... O, dobra, jest. Jeszcze tak, wyposażenie, wyrzućmy sobie to i to, bo tego na razie nie potrzebujemy. I załóżmy sobie... Jeszcze nie, najpierw teraz znowu powalczymy z samą kataną, zobaczymy jak obrażenia i tak dalej. A później ewentualnie sobie zamontujemy właśnie to wzmocnienie do broni. No właśnie, to jest fajne, bo ta umiejętność jest bardzo szybka z tego mocnego ataku i ona zadaje dużo obrażenia, więc tutaj katana właśnie już przoduje przez właśnie tę umiejętność. Będzie szarża. Dobra, dajmy chwilę na zregenerowanie staminy. Dobra, zły moment. Nie wbijałeś się dawno, panie, we mnie. Ach, ten ogon. Dobra, ucieczka paniczna. Zobaczcie, nawet zdążyłem zrobić specjalny atak i zwykły lekki. No i właśnie o to chodzi, to jest ta przewaga. Ale młot nadal jest problematyczny. No nie mogę po prostu... Nie, jest po mnie. What the fuck? Chyba już z łaski zostawił to. Mówił, nie, jeszcze się pobawmy. Dobra. Najgorsze jest to, że przy katanie... Faktycznie by się przydała ta eliksir na fokus, bo tu faktycznie spływa. Jeśli ja mam używać tej umiejętności, to już to spływa. Myślałem, że się uda, szczerze mówiąc, po mnie. Dobra, jak widzę już młot w górze, to już to nie wróży najlepiej. Szkoda. A cały czas zbijamy tą 1/3 i zostaje. Cały czas zostaje to HP. Także jeszcze raz, na spokojnie, katanka. Myślę, że zrobimy sobie... Nie, musimy sobie zrobić cięcie, bo nam się kończy powoli czas. Także na tym właśnie momencie zostawimy. Niestety na takim niefortunnym... na takiej niefortunnej próbie sobie zostawimy. Ja próbuję dalej nagrywać, także ja bez przerwy po prostu będę go próbował. I witam, zapraszam was na jutrzejszy odcinek, gdzie mam nadzieję, że go pokonamy i będziemy mieli go z głowy. Także zobaczymy, czy się uda. Ja wam bardzo dziękuję za oglądanie i słuchanie. I na razie.